Witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku zobaczymy sobie bitwę z serii, oczywiście Waszej epickiej bitwy. Bohaterem będzie gracz o nicku Genesis AX na T54. Jest to gracz z klanu Pirates, czyli Piraci. Jeden z najbardziej znanych klanów w WoCie, kiedyś odnoszący ogromne sukcesy na scenie europejskiej. A teraz taki klan SL-owy, troszeczkę. No i w większym stopniu CW, tak? Z tego tej chwili chyba ten klan najbardziej znany jest. No może jakieś turnieje Wargamingu, ale o tym za dużo nie słyszę. No i zobaczymy sobie, co pokaże ten gracz. Początkowo jedzie tutaj ona środek, to jest chyba oczywistą rzeczą, wraz ze swoim kolegą Waltarem. Waltar także T54. Obaj, jak widzimy tutaj, używają dział 105, Jezu, 100 mm w tej krótszej wersji. Ona ma szybszy reload, lepszą celność i lepszą szybkość strzelność, ale kosztem penetracji, to nawet tam kilkunastu penetracji, co jest odczuwalne. Tutaj w jednej chwili kolega Genesisa wyparowuje przez M12, która oddaje genialny strzał i wykańcza go na hitę tak naprawdę praktycznie. No to jest tragedia. I Arty nie dostała nerfa, tak? No jasne, jasne. Takie żarty to nie ze mną. A teraz na serio. Genesis, jak widzimy, tutaj ma sporo do zniszczenia, sporo damage'a. Tak naprawdę te 4-4 to nie jest groźny przeciwnik. Jest jedynka także. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli wyjedzie do przodu i oni zładują złoto, to wcale nie będzie tak pięknie. Wiadomo, musi uważać na artylerię, M12, która w każdej chwili może oddać ładny strzał i go zabić, ale w tej chwili 12 te wjeżdżało tą prawą drogą, patrząc na minimapę na kapa, tak? Jakby to lepiej się potoczyło, to tak naprawdę to koleś mógłby znaleźć tą artę i Genesis by ją zdjął. No ale tak się nie potoczyło, niestety. Teraz jest ta rzecz, o której mówiłem. Przewaga szybkość strzelności ma znaczenie, kiedy strzelamy w bok, tył przeciwnika. Tutaj jeden strzał, niestety już we wrak, no 110 ładnie go tutaj wykończyła. Niestety nie było markowane i jeden strzał, no we wrak już jest. Niecelny, tak to może ujmę. I z ósemkę tutaj kombinuje co jakiś czas. Jeszcze i z trzeci sobie podjechał, więc to już jest naprawdę niefajnie, bo trzy takie czołgi, to jakby przebiły Genesisa, to by było troszeczkę niefajnie. No ale zobaczymy, te 4-4 pierwsze podrygi wjazdu na górkę już robi i combo oberwał. No oberwał bez sensu kompletnie, on nie ma szans. Nie on powinien wyjeżdżać, tylko IS-8, ale w tym wypadku no robi najgorszą rzecz, jaką może zrobić, czyli wyjechać. No tragedia dla niego, dla Genesisa jak najbardziej plusowa wymiana, zrobił łatwy damage, a przeciwnik tutaj będzie musiał to nadrabiać. IS-8 tutaj jak widzimy także wyjecha pod lufę wszystkich możliwych czołgów i to jest bez sensu, także szybko wyparował, nie miało to możliwości, żeby to lepiej wyszło, tak? No nie dało się, no zagrał najgorszą rzecz możliwą. Słuchajcie, w tym czasie warto zauważyć, artyleria przeciwnika robi 3 kile, już 3 kile, słuchajcie. Aż napisał na czacie next, jak już taki pewny siebie, co nie? No mówię, no Arta M12, jak widzimy, nerfa nie dostała, a wbrew pozorom może nawet i buffa, bo wymiata tutaj ładnie w tej bitwie, naprawdę. Tam fałeczka była daleko, daleko, nawet tutaj chyba strzało dała. O teraz właśnie widzieliśmy Ding. No i zobaczmy, co zagra nasz kolega. Znajduje ISA-3, który jest no celem ciężkim do przebicia, tak? To jest jednak i z trzeci. Bez złota byłoby troszeczkę trudno. No i postanawia, aby nie zużywać złota i jechać dalej, tak? Nie zużywa złota, nie chce wykorzystywać tej ostatniej szansy, ostatniego ratunku i jedzie dalej. Arta, słuchajcie, Klusini, czwarty kill. No słuchajcie, to jest jakaś masakra, no ej, no kurna. Ja rozumiem, jeden one shot, no zdarza się przypadek, ale cztery kile, kurna, no co to ma być w ogóle? Gdzie tu jest nerf Arty? Ja czekam na nerf Arty jeszcze bardziej niż wcześniej. Bo niektórych tylko. Dobra, MT25 tam przejeżdża między domkami, ale Genesis ignoruje go przez chwilę, bo tutaj celował jednak w tym punkt, gdzie była ta fałeczka B. T1, przypominam. I jak widzimy, tutaj kolega wyjechał. Zobaczył, że Genesis się cofnął i wtedy wyjechał. No, dość logiczne to chyba było. Tutaj, no taka perełka bym powiedział, Ding od MT25, no takie rzeczy się zdarzają, tylko weże. I nie mam pojęcia, aż kolej sam napisał, że jest po prostu zszokowany tym, tak?
No ja to tak chyba nie ujmuję. I teraz zobaczmy, SU-122 to jest siódmy tier, więc to jest ten słabszy. I on ma to działo 122. I także nie jest wielkim wyzwaniem dla te 5-4, broń Boże. No ja bym powiedział taki łatwy target. Jeżeli koleś nie ma złota, to naprawdę ma przesrane i nic nie może zrobić. No chyba, że celuje w bok, ale tutaj ciężko wycelować w bok, kiedy widzimy milimetry. Jak widzimy, Tiger tutaj wycofuje się, zjeżdżając do tyłu. Ładna próba ucieczki, szkoda tylko, że troszeczkę dziwacznie. Uciekać może, uciekać, nikt mu nie zabrania, ale czy mu się uda, to już jest druga sprawa. No, jeszcze ten wrak przepycha, no naprawdę jestem pełen podziwu za jego wytrwałości, że tak zbiera i dalej nie widzi tego, jaki błąd popełnia. Tutaj cudowne, trzeba bym powiedzieć, naprawdę genialnie to było wykonane, no nie mam pojęcia, jak on to trafił. Naprawdę jestem szokowany, bo to była taka pestka tak strzelę sobie, co nie? Ale widzieliśmy, on przycelował tam i widział, że nie trafi, ale strzelił i trafił. Jak to możliwe? No to jest właśnie cudo tej gry, no strzelacie, ale nie powinniście trafić, ale trafiacie i to jest właśnie takie, no dziwne, ale to jest przez lag serwera. Może czołgi nie poruszają się tak szybko, jakbyśmy widzieli, my tylko się poruszają wolniej. A może jest odwrotnie, nie mam pojęcia. Pewnie zależy to od lagów serwera, pinku i takich tam różnych drobnostek. No i teraz MT-25 ucieka i zobaczcie, kolejny strzał taki niby nie powinien trafić, a trafia. I to jest naprawdę niesamowite, co nie? 8-9 przegrywa Team Genesisa i nie wygląda to dobrze. Przeciwnik ma dwie dziewiątki, Arte, która cały czas strzela, ze skutkami bym powiedział nawet, tutaj za 300. I jeszcze do tego M103, który jest na środku, ale na ogryzku, więc tutaj jest lżej, na pewno łatwo go będzie zabić. Jeden strzał i koleś będzie miał już większy problem niż tylko naprawę swojego czołgu. I prototyp tam w oddali niestety zniknął, nie mam pojęcia dlaczego zniknął, ale no co poradzić, tak? No co my poradzimy? Jest prototyp, bokiem nawet, tutaj strzał za 290 prawie uszkodzeń. No i Arta tutaj ma przestrzał, więc chyba się wycofuje. Chyba Arta strzeliła, bo wycelowała w ten wrak tutaj te 5-4. No i tutaj się wycofuje Genesis. Chyba będzie chciał M103 dopaść. Dokładnie, M103 wyjeżdża. I tutaj strzał niestety za wysoko. No i to spowodowało ding. Obok oczywiście znanego nam tego M103 pojawiła się kolejna dziewiątka. Ósemka, IS-3. Więc nie jest tak fajnie, jakby się mogło wydawać. Coraz gorzej bym powiedział nawet. M103 wychyla się znowu. Lolek idzie po Artę, ale tam jest Ferdyk, więc powinien sobie poradzić. A jeszcze tutaj także kombinuje. Tutaj za 400 pestka pocisk ładnie wylosowano damage. Arta obudziła się, przebudziła się ze snu i tutaj zabija M103, a IS-3 wybucha od blow-upa. No wyjeżdżenie bokiem IS-3. To musiało się tak skończyć, jak to mówi Szaranowicz, Szpakowski, czy tam Szaranowicz, jeden PS w FIFA. No i tutaj jeszcze jest fałeczka i jest podmałsik, także jest katek i jeszcze jest prototyp, więc te trzy czołgi tutaj głównie będą zagrażać jeszcze Genesisowi, ale nie powinno być większego problemu, jeżeli Arta nie zrobi jakiegoś magicznego strzału za full HP. Jest niestety King Tiger zabija GW Panterę, więc jest coraz gorzej, ale IS-8 dociera do M12, więc prawdopodobnie zaraz koleś będzie miał przesrane. Tak w skrócie. Katek obrywa. Kolejną pestkę. Tutaj jak widzimy, taki strzał był bardzo trudny i poczekał chwilę, po czym po prostu zabił kateka. Po prostu wycelował i zabił kateka. Prototyp tutaj jedzie do IS-8 na full HP, aby go nie zostawić samego, to postanawia mu pomóc. Tutaj pierwsze pestko za 326. No i tak powolutku będzie go tutaj klepał i klepał, aż kolesiowi nie zostanie więcej niż 0 HP. No i adios. Pozamiatane, po prostu pozamiatane. 7000 ponad obrażeń, 7700, o nawet ponad. MT-25 na ogryzku i podmałsk gdzieś tam w oddali. No MT-25 nie ma co zdjąć, mogę pojechać po podmałsa, który jest tam do trafienia. No ale zobaczymy, czy jeszcze coś się uda wsadzić. Ferdek tutaj oberwał od podmałsa, ale czy podmałs oberwie od Genesisa, to jest dopiero pytanie. Zaraz się przekonamy, podmał się wycofuje. No i tutaj Genesis celuje, czeka na swój moment. Strzela na ślepo, ale niestety w ziemię.
nie stał tam, gdzie przewidywał. To był taki ładny strzał na ślepo, bo było bardzo prawdopodobne, że tam stanie, ale jednak zrobił coś innego i tutaj już na spokojnie będzie próbował wsadzić pestkę w podmausa. Jedna pestka w... i tutaj zniknął ten podmaus. Ja jestem pewien, że wcale nie jest tak pięknie z tym systemem spotowany, jak my myślimy, bo to jest czasami paradia, jak widzimy, czołg znika, podmaus znika, no jak podmaus znika, no kurde, jakim cudem? Zniknął, pojawił się, kurde, krzaki go nie widać, nic tam nie było, on sobie zniknął, no i tak sobie znika podmausik na otwartej przestrzeni, no i powiedzcie mi, jak to z tym wszystkim jest, z tym systemem spotowania, czy to jest, kurde, normalne? Bo jak dla mnie to jest tragedia jakaś, tragisz, kurde. Dobra. Przejdźmy do wyniku tej bitwy, bo jest bardzo ładny. Demerza zrobił tutaj Genesis, prawie tyle co ja na mojej najlepszej bitwie. Tam miałem 3000 ponad expa. Tutaj także jest ponad 3000 expa. 3063 dokładnie. 224 tysiące kredytów. 8000 demerza. I 3400 po spocie, więc to jest wynik tej bitwy. Jak dla mnie genialna bitwa. Nie wiem, czy do tutaj mogę się przyczepić tylko do tego, że no... kolega wyparował, no tutaj chyba nie miał dużego wpływu Genesis na to. Arte zagrał dobrą bitwę przeciwnika, ale to nie dało jej szans w starciu z Genesisem. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, na razie, cześć!